Słuchajcie, miałam dzisiaj obudzić siostrę, ale obudziłam się. Chora, słuchajcie. Tak. Czy boli mnie trochę z gardło? I chyba dzisiaj trochę mam zapchany nos. Znaczy porobiłam, powdychałam olejki, już jest lepiej. Mam 15 minut do wyjścia, więc wyjęłam schab. Włożę go, żeby się marynował i jak wrócę, to sobie w końcu usmażę kotlety. Bo wczoraj już Wam nie nagrywam, ale tak jak rosół był kiepski, to pierogi już były fatalne. A ja nie wiem, jak można spieprzyć pierogi z kapustą i z grzybami tak, żeby były bez smaku. Nie były słone, nie były kwaśne, nie były takie, że serio się zastanawiałam, co tam jest, co to za farsz. Przez chwilę się zastanawiałam, czy to jest ser, czy to jest mięso, czy to są grzyby, bo takie wszystko przemielone i bez smaku. Dobra, pierdolę, to już nic nie zamawiam. Nie, naprawdę, ja najbardziej lubię swoją kuchnię. Może nie najbardziej, bo wiecie, no sushi czy tam właśnie pierogów nie ten, nie robię. Ale co to jest takie? Jak ja nie lubię mięsa dotykać. Znaczy niby go nie dotknęłam, ale surowe mięso to jest dla mnie. No, więc obudziłam się. Nadal jestem chora i to chyba bardziej niż wczoraj. Ja mówię, pierdziele, ale już nie mogę mieć takiego dnia jak wczoraj, bo ja się tylko gorzej czuję, jak tak po prostu leżę i nic nie robię i jem i ten. Nie, no ja psychicznie nie mogę, wiecie? No, więc to... I to... No i outfit też mam taki, wszystko z Kims. Idę w dresach, bo mi się nie chce... Nie wiem, jak się czuję taka... Właśnie, teraz mi to przyszło na myśl. Chodź. Wiecie co? Teraz mam tak. Ja czasami tak mam, że na coś spojrzę i ten. Wiecie, w czym ja lubię robić schab? Żeby się namoczył w mleku. Naprawdę, wystarczy, że namoczycie, jak nie chcecie tych innych rzeczy dodawać. Ale namoczcie kotlety w mleku. Najlepiej by było całą noc, tylko mi się wczoraj tego nie chciało zrobić. Mięso kruszeje, wiecie? Namoczone w mleku. Każde. I to jest patent, który usłyszałam, słuchajcie, w roli Szuka Żony. Bo ja naprawdę lubię ten program. Strasznie dawno go nie oglądałam. Ale podoba mi się to, że tam ludzie naprawdę przychodzą po miłość, po związki, że oni potem razem są, mają dzieci i w ogóle. Nie wiem, mnie to wzrusza. Ludzie się z tego śmieją, a właśnie kurde, to tak jest, że jak ludzie widzą prawdę, to ją wyśmiewają. I tam właśnie pani mówiła, że ona schabowe marynuje w majonezie. No i jak ja to usłyszałam, to tak z tych, bo wiecie, tam zawsze jest jedna taka starsza osoba. Wiecie, no, wiecie o co chodzi. I nie pamiętam, kto to był, ani w jakim sezonie, ale tam była pani właśnie mówiła, że ona schabowe w majonezie. I to było już dawno temu. Ja od tamtej pory właśnie tak robię, że mleko... Drapie mnie coś w tym gardle. Mleko i majonez. I słuchajcie, one są takie pyszne. I teraz tak na mnie spojrzała. A co by było, jakby dodać trochę magii? Nie soli, tylko dodać trochę magii. Dobra, robię to. Zobaczymy, słuchajcie. Nie będę dawać żadnych przypraw. Nie wiem, czy to dobre. Przetestujemy, słuchajcie. No, może być dobre. Ja tak lubię magii. Pewnie to nie jest najlepszy pomysł, ale co tam. No i naprawdę wychodzą takie fajne, takie to mięso jest kruche, ale takie jakieś wilgotne, no nie wiem. Przetestujcie sobie, może akurat wam podpasuje. Muszę tutaj wszystko porozdzielać. Nie lubię mięsa dotykać. Nie, no jeszcze 15 minut, a znowu się dzisiaj obudziłam. Ja się tak budzę o 5, leżę do 6, bo jeszcze próbuję usnąć. Wstałam o 6, no i źle się czułam. Jeszcze sobie nasmarowałam tutaj gardło olejem żywokostowym z olejkami. Chwilę tam podpisywałam na wiadomości różne. Wkurwiłam się na różne rzeczy. Nie takie od Was, tylko takie z mojego życia. Znaczy wkurwiłam, może to dużo. Ale jakoś wiecie, podniosło mi się ciśnienie, więc już nie mogłam spać,
No i tak mówię, nie wiem, źle się czuję i w ogóle nie chcę mi się wyłazić, ale mówię, dobra, wstawaj, ogarniaj się. Już nagrałam 2 TikToki. Zrobiłam test różu z... Nie wiem, czy teraz w tym świetle. Właśnie to jest, słuchajcie, jak ja tam się maluję w telefonie, to on bardzo rozmywa kolory. Ja nie mam za dużo tego. Jak mam rozpuszczone włosy, jakoś inaczej wygląda. Mam wrażenie, że jak mam związane włosy, to jakoś ten makijaż jest taki mocniejszy na mnie. I zastanawiam się, czy... No nie wiem. Ale mam ten sam produkt na oczach, na policzkach i na ustach. Ale teraz tak jak na siebie patrzę, to może trochę zdejmę zaraz tego. Nie wiem. No nie wiem, słuchajcie. No w każdym razie tak. Stwierdziłam, że wychodzę, wkładam dresy, robię makijaż, nagrywam. I tak wiecie, nie pomógł mi wczoraj ten dzień leżenia. Ja wiem, że to jest głupota, bo jak się jest chorym, to nie trzeba leżeć dłużej niż jeden dzień, ale ja to rozchodzę. Po prostu ja to, wiecie, ja to rozchodzę. No. Mam nadzieję, że potem nie skończę, wiecie, z tygodniem w łóżku. Ja nie sądzę w ogóle, że to jest... coś poważnego, żebym coś musiała leżakować. Nie wiem. Dobra. Wkładam to i jak wrócę, zrobię kotlety i zrobię kapustę zasmażoną i będę jeść swoje dobre jedzenie, a nie tam jakieś dziady zamawiane. No. Jak ja sobie sama zrobię, to mi najbardziej smakuje. O. Jeszcze czekajcie, tu wytrzemy. Po mięsku, a tutaj już jak wrócę, mam, słuchajcie, tu jest napar rumianek lipa i nie pamiętam to trzecie. Nie pokala, nie, kurde, nie pamiętam trzecie żółte, a tutaj mam miód z tyłkiem. Całą noc stały, jak wrócę, to wypiję. A tu jest co? Tu jest czysty kubek, a na razie to piję kawę. Ekspres się na szczęście już naprawił. Nie wiem, czy to... Kupiłam nowe ziarna, wiecie? Chyba wam to mówiłam. Kupiłam nowe ziarna i już działa ok, więc nie wiem, czy ja go po prostu rozbierając naprawiłam, czy to ziarna były problemem, ale tamte chyba na wszelki wypadek wyrzucę, bo no nie chcę sobie, wiecie, zjebać ekspresu, nie? No. A w ogóle pogoda dzisiaj jest taki idealny, wiosenny deszcz. Jest, no, jest 9 stopni i tak siąpi. I po prostu kocham taką pogodę. Serio, ja kocham taką pogodę. Nie wiem dlaczego, jest szaro, bluro i ponuro i zawsze wam pokazuję, że ale beznadziejnie. A jak jest taka pogoda jak teraz, że jest tak ciepło i siąpi, nie leje, to ja kocham taką pogodę. Nie, chyba. Chyba nie to. O, bo dobra, idę sobie może trochę ściągnąć, może sobie dużo. Nie wiem. Ale ładnie. No dobra, pokażę wam outfit. No, to jest bluzka Skims, buty Adidas, dresy Skims i perfumy dzisiaj będą te. Pytacie mnie, które są najładniejsze. Chyba tych ostatnio najbardziej używam. I w ogóle piszecie mi, że specjalnie ściągnęłyście TikToka, żeby oglądać moje recenzje perfum, więc mega miło. No. Więc tak to wygląda. I czy mam tu przyniosłam sobie trochę, czy nie? Nie przyniosłam. O, ta torba super pasuje. W ogóle ona do wszystkiego pasuje, jest moja ukochana torba. Kurtkę Monclera, której dawno nie nosiłam i w ogóle aż wstyd, że wywisiałam tyle ładnych rzeczy, a w kółko wchodzę w tym samym, więc dobra. Założyłam ją. O. I biorę ten, to jest właśnie ten R.E.M. Ja mam go w kolorze Audition. O. No i myślę, że spoko. Fajnie to wygląda. Lubię takie, to jest taki outfit City Jungle. Na luzie, ale jednak tak put together, nie? Że jest na luzie, ale jest spoko.
No. Gdzie to wyglądam? I lecę, bo się zaraz spóźnię. No dobra, wróciłam. Nie płaczę, tylko kroję cebulę. Ale... nie polepszyło mi się, słuchajcie. Ale i tak nie chce mi się leżeć. Więc nakarmiłam pieski. I robię, słuchajcie, kapustę w krokpocie. Tutaj jest kapusta, cebula i boczek. Zaraz będę tu mieszać. I dodam jeszcze masło ghee, którego dodaję teraz do wszystkiego i uwielbiam. No. I nastawię to. Jeszcze muszę namoczyć kilka grzybów. Mam takich od rodziców leśnych. Rodziców leśnych. Grzybów leśnych od rodziców. Które zbierali, więc namoczę i potem dodam kilka grzybków. No i to będzie taka trochę kapusta zaprzysmażana. Trochę taki niby bigos, nie wiem, coś takiego. Mam ochotę. Nie wiem, czy potem tego z ziemniakami nie zapiekę, wiecie? Ale to jeszcze zobaczymy. Więc teraz robię to i zaraz się zabieram za kotlety. Rusia, czy ty kradniesz Loli chrupki? Tak to się kurde boi. Ale jedzenie to jest z miski, słuchajcie, wyjmuje, no. Ta-dam! Zajebiste mi to wyszło, serio. No, ja wiem, wiem, że wy byście chciały, ja wiem. No, no. Powiem wam, że właśnie rozbroiłam ten olejek z kadzidłowca. Mówię, ale beznadziejny aplikator. Nic nie leci. A tam nic nie ma, ja wszystko zużyłam. A jego jakoś tak bardzo niedawno zamówiłam. A on zdecydowanie nie stani. Ale serio to działa. Jak naturalny botoks, jak to nakładam wieczorem, wstaję rano z ciotka. I uwielbiam to połączenie. Z olejem rycynowym. Dobrze, że zauważyłam, bo mam zamawiać olejki, bo mi się część pokończyła. I jakoś tak się wstrzymywałam i chyba moja intuicja czuła, że tu jeszcze coś trzeba domówić. Będę umyta, ale dzisiaj jeszcze mamy dzień prania. Słuchajcie. Zrobiłam pierwszego w życiu live'a na TikToku. I mówię tak, odpalę go sobie. Będę sobie robić make-up, żeby nagrać w ogóle później jakiś inny film. Pewnie będą dwie osoby, więc ja będę siedzieć się malować. Jak ktoś zada pytanie, to odpowiem, obczaję co i jak. I, no i się pomaluję i pół godzinki i skończę tego live'a. Nie, bo tam jest taki wymóg, że tam pierwszego live'a musisz prowadzić minimum 30 minut, żeby coś tam. Ja odpalam tego live'a tam. Cześć, Szusz, cześć w ogóle! Słuchajcie, było 950 osób w piku, a najmniej jak kończyłam było 600 chyba, czy 650 i 250 tysięcy tapów. Czujecie to? Ja naprawdę, ja myślałam, że siedziałam chyba 3 godziny, bo zanim ja się zaczęłam malować, w ogóle zanim ogarnęłam co i jak, wy mi tam wszystko powiedzieliście. Lola, odejdź! Lola, zostaw! Lola, to nie twoje! Nie wyjadaj! Zanim tam ogarnęłam wszystko, mi powiedzieliście jakieś te cele, niecele, gift i w ogóle. Jakie to jest zajebiste! To w ogóle...
Jakie to jest zajebiste. Jaram się. Jestem tak zmęczona. Tak mnie boli gardło, bo znowu się obudziłam z takim tym gardłem średnio, ale no przez to, że gadałam 3 godziny, to mam tak starte gardło. I w ogóle tak energetycznie jestem wypompowana, no bo tu jest, wiecie, taka żywa interakcja. To jest chyba, nie wiem, która jest, 14. A ja chyba zaraz zmyję makijaż. I zrobię sobie drzemkę. W ogóle wow. No już tracę głos. Grzeję sobie piekarnik, bo zrobię sobie ziemniaki zapiekane z kapustą kiszoną. O, widzicie? Przepraszam was. Ale znowu dzisiaj chyba nie śpię od... Nie wiem, który się będzie. 5.30. Jeszcze leżałam w łóżku. No załóżmy, że od 6.00. No, więc zrobię sobie kotlety schabowe z ziemniakami zapiekanymi z kapustą kiszoną. Zrobiłam vloga, wrzucę się. Jeszcze powinnam TikToka zmontować, ale już mi mózg paruje, nie mam siły. Muszę chwilę odpocząć. Zostawiłam, wyciągnęłam całe pranie z brudów, a mam wszystko, wszystko mam do prania. Białe, kolorowe, czarne i tak dalej, ręczniki, nieręczniki. Wszystko wyciągnęłam i będę dzisiaj prać, bo wszystko jest do prania. No i chcę też trochę ogarnąć, wyjąłam tutaj świeżą pościel, będę później zmieniać. Generalnie nie mam tu dużo jakoś do sprzątania, ale chciałabym podłogę umyć, a żeby to zrobić, to muszę wszystko pozbierać. Zobaczcie, co tam Ruzia kombinuje. O, słuchajcie, ale mi zrobiliście naprawdę. Jestem tak podjarana, jestem tak w szoku, że w ogóle nie wierzę, że to się wydarzyło, wiecie? Co jeszcze miałam wyjąć? A, ziemniaki. Gotowe z paczki. Oh my goodness. Ona je gotowe ziemniaki z paczki, kto to słyszał. No. Ale gardło tu nie boli. Ja nie wiem, co to jest, słuchajcie. Parę osób mi pisało, że jakiś teraz wirus panuje. No nie wiem, już brałam tabletki na alergię, mówię, może alergia mi się tak dziwnie objawia. Trochę mi tak jakby mam podejrzenie, jakby to była alergia. Sorry. Już wziąłem wszystko i tabletki, nie tabletki, naturalne, nienaturalne, nic mi nie pomogło, więc już nic nie biorę, bo też nie musi samo przejść, cokolwiek to jest. Nie, no po prostu nie wierzę, słuchajcie, naprawdę nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Jak fajnie w ogóle taka, kurde, interakcja live, zajebiście. To jest po prostu coś, co ja lubię i czego mi brakowało. Szczególnie po tym, jak mi te tiemy tam nie działały, nie? To... No. Ale słuchajcie, historia po prostu. Lola, no miałaś jej nie wyjadać z tych chrupków, no muszę zabrać tą miskę, bo przecież... Lola, ty nawet nie lubisz chrupków. A wyjadasz jakieś papisiowe chrupki, no. Wiecie, jak to jest, te Ruzi najlepsze, nie? No. O. I mamy tutaj ziemniaczki. Widelczynę. Ja je trochę porozgniatam i wstawię do piekarnika, żeby się przypiekły, a potem na to położę jeszcze kapustę i kotleta i tak to razem zapiekę i takie to oto będzie danie na dziś. A tak wstałam i wiecie, nie wiedziałam, co sobie zrobić, bo jakoś tak wcześnie. Właśnie miałam sprzątać, miałam nagrywać. Ale fajnie, słuchajcie, fajnie, no. A tak się długo do tego zbierałam, tak się jakoś... Nie to, że stresowałam, ale jakoś tak nie wiedziałam, jak to ogarnąć. Tam, wiecie, wszyscy
tym TikToku to w ogóle ogarniają, a tu o. I coś takiego i wstawiam. Może troszkę. Nie, ostrej nie będę dawać, nie? Nie, no. Idę chwilę usiąść, po prostu. No. Byłam złą na spacerze, bo potrzebowałam trochę być w ogóle z ciepło, słuchajcie. Spojrzałam teraz na termometr 16 stopni, właśnie wyszłam i tak, kurde, co tak ciepło. Może w ogóle chwilę odsapnę i my na spacer jakiś dłuższy pójdziemy. Kurde, Ruzia za dwa dni dopiero może wychodzi. No, pojutrze. Jutro nie, tylko pojutrze. No, ale nie, nie będę ryzykować, wiecie. Szkoda. Mam nadzieję, że się tak utrzyma ta pogoda, że będziemy miały dobrą pogodę na wychodzenie na spacerki. Przydałoby się. No, dobra. Rozłączam się. Dobra, zmyłam make-up. Już wyglądam. Chciałam być jak miotło, ale nie wolno mówić o sobie źle. Ale trochę tak dzisiaj wyglądam. Ale nieważne. Po prostu, nie wiem, ostatnio jak nie muszę mieć make-upu, to zmywam i od razu olej. Teraz mam rycynowy na buzie, żeby się nawilżała, oddychała i w ogóle. A nie tam się kisiła. Patrzcie na to, widzicie? To jest schabowy z ziemniaczkami zapiekany. O! I to będzie mój obiad. Czy to jakoś super wygląda? Bo dla mnie tak, bo jestem taka głodna, że... Kocham, słuchajcie, odgłos deszczu. Jest taki idealny wiosenny deszczyk. Otworzyłam okno, żeby wywietrzyć i posłuchać. I pachnie aż taką po prostu wiosną. A w ogóle teraz to grzmi, jest burza. Ale zajebiście. Witajcie w niedzielę. Ja dzisiaj znowu nie śpię od chyba 5:30. Od rana wysprzątałam cały dom. Zrobiłam 3 prania, umyłam podłogę, zrobiłam live'a na TikToku i teraz smażę naleśniki. Które jest 11:40. Normalnie nie jem tak wcześnie, ale dobra. Dzisiaj jest niedziela i zjem naleśniki, a tu zobaczcie moje kury na grzędach. Chciałam taki podpis. Moje dzwonki do drzwi bezprzewodowe na swoich ładowarkach. I tak też wyglądają. Tylko, że moje dzwonki bezprzewodowe nie szczekają na szczęście. Ktoś chodzi pod drzwiami, więc luzik, ale tak. Co dziewczynki? Co Ruzinku? Co? Co moiś? Też były na live'u i na live'ie. I Lolutek też, kochany. Tak, moje dziewczynki. Ślicznie wyglądać. Od rana, słuchajcie, tak, najpierw było pochmurno, jakaś była mgła. Potem padał taki, nie wiem, deszcz ze śniegiem czy grad, a teraz wyszło słońce i jest 5 stopni, a w sobotę ma być 22. Więc w ogóle ta pogoda to jest hit, a mnie cały czas boli gardło i katar, ale ja zaczynam podejrzewać, że to jest chyba jakiś dziwny objaw alergii, że ja nie jestem chora, w sensie nie mam chorego gardła, tylko ta alergia mi się tak dziwnie objawia jakoś. Ale nie wiem, szczerze mówiąc, to tak do końca nie mam pojęcia. Co to jest? W każdym razie tak, smażę naleśniki i będą naleśniki. Zastanawiam, bo mam taki twaróg, który robiłam tydzień temu. Czy ja go mogę jeszcze zjeść? Nie powinnam go chyba jeść, ale chyba go zjem. Właśnie dzisiaj na TikToku na live o tym gadaliśmy, że jakoś tam, nie wiem, nie mam tak, że jak coś jest jeden dzień po dacie ważności czy coś, to nie zjem albo... No, dobra. Ale to taki update. Mogłoby się zrobić ciepło, no właśnie na święta, bo słuchajcie, pokazuję mi aplikację wczoraj wieczorem, przynajmniej pokazywała, zobaczymy, czy to dalej jest, że, no słuchajcie, zobaczcie, przyszły weekend 22, 23, 22, to w ogóle super, a jutro Ruzia może zacząć wychodzić i jutro będzie 8 stopni, no więc nie jakoś szołowo, ale właśnie dzisiaj 5, dzisiaj jest niedziela i 5, a w przyszłą niedzielę ma być 23. No to nie dziwne, że ludzi głowa boli i się dziwnie czują, jak takie wahania ciśnienia i temperatury i wszystkiego, nie? No właśnie. Dobra, bo przypalę tego naleśnika.
No chodź, Ryżunie, chodź. Lola, wróć! Jakbyście pytali, jak się rodzi po tobą pierwszy spacer? Piętro. Tej tam nie było, że sama weszła. Witajcie. Mamy poniedziałek. Jak słyszycie. Obudziłam się chora, co prawda. Teraz to już jest w ogóle chyba, jest 11:20. Ja wstałam z domu po 5:00. Popracowałam. Wtedy było dużo gorzej, słuchajcie. Dużo gorzej. Nie mogłam słowa wykrztusić. Popracowałam, zmontowałam film, byłam z Lolą na spacerze. Zamówiłam mięso na święta. I słuchajcie, już nie wiem, co mi jest, bo wczoraj wzięłam leki na noc. I obudziłam się, było fatalnie. I teraz się obudziłam i wzięłam tabletkę na alergię. Tabletkę jakąś tam, wiecie, Teraflu, coś takiego. I jeszcze słyszałam o tym, że podobno olejek CBD. Znaczy podobno, no, wiem to, że u zwierząt takie jest. No nieważne, w każdym razie olejek CBD ma działanie przeciwzapalne. Więc mówię, dobra, już, bo słuchajcie, już wszystko przetestowałam. Miody, olejki, kurwa, napary, naturalne, nienaturalne, wszystko co miałam dostępne, oprócz pójścia do lekarza po lek na receptę, to wszystko, serio wszystko przetestowałam. Sobie, dobra, wezmę ten CBD. No i się obudziłam. Jest lepiej. Wiem, że może nie słychać, ale jest lepiej. Ale ja nie wiem, kurwa, co to jest, słuchajcie. Wiecie, co mi najlepiej pomaga? Jak mam na maksa włączony jednocześnie nawilżacz i oczyszczacz powietrza w sypialni. To mi wtedy przechodzi, dlatego obstawiam, że to jest jakaś dziwna forma alergii. Ale kurwa, czy jest mi zimno. Jest mi tak zimno, jakbym miał jakąś grypę. No ja pierdolę. Piedne mówię, że zawsze w oczy. Dobra, mam, zaczęło pukać buzię olejem kokosowym. To też oczyszcza, wiecie, ze wszystkich tam rzeczy, więc nie mam siły dzisiaj tłumaczyć. Wpiszcie sobie ssanie oleju kokosowego, to się dowiecie. I nie wypluwamy do zlewu, tylko do śmieci. No, zaczynam od tego. Jak ja fantastycznie wyglądam. Nawet mi się nie chce, ale słuchajcie, to jest dzień, kiedy Luzia może wychodzić na spacer. Więc spróbuję z nimi zejść na dół tylko. Chyba nie będę szła na żaden spacer. Jest 9 stopni, ale wiecie, jest pochmurna, nie jest jakaś pogoda. Zresztą też nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak ona zaraz zareaguje na obroże i tak dalej, bo jej wcześniej nie zakładałam. Spełnia z zaćmieniem. A ona jest powiązana z tym zaćmieniem, które było w październiku. Tym, kiedy spadłam z hulajnogi, starłam kolana, spadł mi termomiks, dwa piętra w dół i tak dalej. Pamiętacie? Więc kurwa, jakby widzę połączenie w tym, że się źle czuję. A już przecież się bujam z tym, cokolwiek to jest tą chorobą. Od czwartku. Ja już wypiłam tyle ziół. Zatarłam tyloma olejkami. Wiecie, na co jeszcze patrzę? Tu mam ten. To są te paki do nakładania oleju rycynowego. Jeszcze tego nie użyłam. To jest na szyję. Na, jak wrócę, to nawalę sobie oleju rycynowego i sobie na zawiążę tu na szyję. I zrobię sobie też na brzuch i na wątrobę, bo według medycyny chińskiej teraz w ogóle jest taki okres, że dobrze oczyszczać wątrobę. Bo po prostu każdego z nas wątroba jest w jakiś tam sposób zanieczyszczona po zimie. A właśnie jak jest wątroba zanieczyszczona, to zanieczyszczona, wiecie, w sensie trzeba robić na tą wątroby, bo jak tego nie zrobicie, to właśnie na przykład alergie mogą się objawiać, więc nawalę sobie oleju rycynowego.
Nawalę sobie oleju rycynowego, wiecie, i... Słuchajcie, na odgłos. W ogóle co ciekawe, dziewczyny też mają, słuchajcie, kaszel, wiecie? I to, nie, i to też jest taki alergiczny. I jedna, i druga. O, przyszłyście. No, ludzie się... Uff. Nie. Jeszcze mi to spadło. O, na dywanik oczywiście tym kremem wdłuję. I... Może w ogóle nie powinnam dzisiaj wychodzić z domu. A tak mówiłam, że nie będę wychodzić z zaćmienia. A w ogóle poszłam po chleb do Lidla. No, ten chleb z Lidla na zakwasie. I kanapki. Jestem głodna. Mam jedzenie w domu. Nie chcę mi się iść do Lidla. Powinnam iść skupić twaróg na sernik. Mają już jakieś tam rzeczy na święta już pokupować. Ale mi się nie chce. Dobra. Dobra. Nakładam to. Zaraz idę poszukać jakieś obroże dla ludzi. One też będzie dobra jakaś poli. Lola, nie wolno, masz swoje. Nie wiem, chyba dam swój. Nie zabieraj Rozi. Spacer, słuchajcie, trwał chwilę, bo Ruzia była przerażona, stała i się trzęsła, a Lola poszła wielkiego Golden Retrievera obszczekiwać. No bo przecież jak to? Więc generalnie pierwszy spacer chwilę trwał. Ale i tak by nie był długi, bo ja powiem wam, że czuję się fatalnie. Więc jeszcze wyciągnęłam sobie inne zioła. Wzięłam jeszcze olejek z oregano. Wezmę chyba jeszcze raz tabletkę na alergię. Piję syrop prawoślazowy, żeby sobie trochę to gardło nawilżyć. Mam ochotę na chleb i na kanapki, nie mam. Nie mam żadnej szynki ani polędwicy, ale słuchajcie, nie idę do chlebu, pierdzielę. Mam chleb tostowy, więc go zużyję. I właśnie zaraz będę myśleć, co bym chciała zrobić. O my god, wiedziałam właśnie, tak mi się wydawało. Dobra, mam polędwicę. Pomyślałam o tym, żeby zrobić, wiecie co, takie tosty w jajku i w bułce. Masło wyjmiemy. O, czy ja mam jeszcze? Mam otwartą Filadelfię. Może zrobię po prostu tosty z masłem i z Filadelfią i z Sopocką, wiecie? Nie mam jakoś siły. No nic chyba. A ostatnio sobie zrobiłam tosty same z Filadelfią. Jezu, jakie to dobre. Widzę, że to ma Filadelfii, nie? No, tak, wyjmę toster i tak zrobię. Nie będę później jeść obiadu w sumie. Jeszcze wezmę sobie tę pastę. Ostatnio tylko, że nie mam śniadań, to jej nie jadłam i to chyba był błąd. Ten dżem ziołowy, on jest na odporność też. Tylko pytanie, czy jestem chora i mam wzmacniać odporność, czy to jest alergia, no. Prawie. I olej lniany. Ja. Nie wiem, co... Tylko lnianego też nie lubię. Nie wiem, co gorsze, serio. Zobaczcie, jaka piękna tęcza. Nie poddaję się, jestem chora. Już muszę uznać ten fakt, ale serio.
Nie wiem, co jeszcze mam zjeść, ale czy by było lepiej, ale dobra. Parzę sobie rumianek. Tu mam wodę z pyłkiem. Tutaj, słuchajcie, zioła i robię tak. Liść pokrzywy, koszyczek rumianku, nagietek i lipa. Lipa rozgrzewająco. Nie mam temperatury, ale jest, znaczy mam 36,4. No, więc zalałam, niech to się parzy. To niech się parzy. Zaraz dodam miód. A tutaj jeszcze będę jeść moją ulubioną przekąskę jedną z, czyli jogurt z malutym, z miodem faceliowym i z migdałami. Uwielbiam. Boże, coś mi pomoże. Bo słuchajcie, przespałam się chwilę i jest gorzej. Cicho bądź. Obudziłam się w gorszym stanie niż byłam, bo dodatkowo boli mnie głowa. To tak mnie kurwa boli. Za jakie kurwa grzebie. Ale słuchajcie, jeżeli śledzicie dramy YouTube'owe, to nie wiem, czy pamiętacie, bo mówiłam już wiele razy, że bo dzisiaj jest ta pełnia z zaćmieniem, tak? Dzisiaj jest 25, nie wiem, kiedy ja to wrócę. I że ona jest połączona z tym zaćmieniem, które było w październiku. Wtedy, kiedy się wywaliłam za hulajnodze, były wybory i tak dalej. A chwilę wcześniej była Pandora. I zobaczcie, że chwilę wcześniej była Pandora, a wczoraj wyszedł film znowu a propos Pandory, że tam Wartega i Konop to coś tam, nie? Nieważne, nie wnikam w tą dramę. Dla mnie to jest kurde. Klika ludzi, którzy zarabiają kasę i robią zasięgi, mają w dupie kobiety. I to nieważne, czy te niepełnoletnie, czy pełnoletnie, że to po prostu nie ma szacunku. Więc mnie to trochę obrzydza. Ale ciekawe jest to, z punktu widzenia astro, że właśnie dzisiaj jest ekstremnie, a wczoraj i to jeszcze ten film, który tam był niby nagrany na Wardęgę, to on nie wyszedł, tylko ktoś go zlikował do Wardęgi i Wardęga go miał u siebie od 3 osób, które sprzedały tego gościa, który niby podobno, który to nagrał, więc wiecie, no takie właśnie to, co wam zawsze opowiadam, chaotyczne energie. Nie opowiadam wam o tym po to, żeby komentować te dramy i tak dalej, bo nie chcę w to wnikać. Ale pod względem astrologii planet, o Lola nas szczeka, to się tak wszystko spina. A jeszcze dzisiaj przez przypadek mi się wyświetlił, bo ja nie czytam komentarzy, jakiś komentarz. Weronika, nie bądź wulgarna, nie przeklinaj, bo kobiecie nie wypada. Zablokowałam cię, ale jeżeli nadal to oglądasz, to chciałam ci odpowiedzieć, więc kurwa spierdalaj. Nienawidzę takiej retoryki. To jest właśnie zjebane. Przepraszam bardzo, właśnie idź sobie do Konopskiego, Wardęgi, Nitrensz, kurwa, wszystkich wielkich twórców męskich albo mniejszych. Posłuchaj, jak oni przeklinają i tam idź kurwa wypisuj, że mają nie przeklinać. Bo takie pierdolenie, że masz nie przeklinać, bo kobiecie nie wypada, to wiesz, jak to się nazywa? To się nazywa patriarchat. No, tak. Bo u kolesia by ci nie przyszło do głowy, żeby to skomentować. A u mnie mi na przykład nie wypada. To jak to, co mi wypada, a co nie, to pozostawiam do swojej oceny. A ty możesz po prostu to wypierdalać, jak ci się nie podoba. I nie wiem, za kogo się uważasz, że myślisz, że możesz mi mówić, co ja mogę, a co nie mogę, co wypada, a co nie wypada. Po prostu serio, to mnie tak, naprawdę mam 2024 rok i żeby nie było, to nie jest tak, że mnie to boli, że bo wiecie, ja to już słyszałam 100 razy, tylko to jest tak, że ja mam milion znajomych, które mówią właśnie jakiś tam influ, youtuberek i tak dalej, że no tak, prywatnie to ja klnę jak szewc, ale tak przed kamerą to nigdy. Dlaczego? Bo ci właśnie wmówili, że ci kurwa nie wypada, tak? Na szczęście te młodsze dziewczyny, te młodsze pokolenia zachowują się normalnie, po prostu kobiecie nie wypada przeklinać, nie wypada palić, nie wypada pić wódki, w ogóle kurwa wszystkiego nie wypada, nie?
A kto to robi? Kobiety. Dlaczego żyjemy w patriarchacie? Bo kobiety się temu poddają. To, że mężczyźni coś tam robią, to jest jedna sprawa. Ale kto to przyklepuje? Kobiety. Polecam wam. Migdały blanszowane z dobrej jakości mionem i z dobrym jogurtem naturalnym. No hello. Coraz ciekawsza ta pogoda dzisiaj, słuchajcie. No. O, Loluś wstał. Idziemy na spacer. No więc spacer wygląda tak, że Ruzia zrobiła dwa kroki, ale zrobiła. Poprzednio nie chciała. Teraz stoi się, trzęsie. I ją na razie specjalnie tak postawiłam, żeby sama sobie zdecydowała, czy iść, czy nie iść. Ale już jest postęp, bo wczoraj nie zrobiła ani kroku na smycz, tylko się trzęsła. Teraz patrzcie. Ale widzicie, jak się trzęsie? Boi się. Muszę kupić drugą smycz rozciąganą. Mam tylko jedną. Co prawda Ruzia i tak tu przyszła na rączkach, bo się tak boi, że na razie ją noszę. Ale w tym jest za ciężki karabinczyk dla niej. Wiecie, i się boi, więc ją przepiałam na tą automatyczną, bo tam jest mniejszy. No ale zobaczcie, chodzi, wącha. O, Lola ją zaprasza chyba do zabawy. Patrzcie, jakie węszenie. No, będzie dobrze. Zobaczcie, a ja sobie siedzę na ławeczce. Się słoneczkuje. Lola, ptaszki, tak? No więc mam zamiar tutaj posiedzieć. Niech mała sobie się oswoić, wiecie, ze smyczą, z trawą. Niech sobie powącha. A potem spróbujemy zacząć chodzić na smyczy. Ale to może jutro. No zobaczcie, już coraz dalej idzie. No dobra, udało nam się wstać i przejść parę kroków. Chodź, Loluś, tutaj, żeby ona za tobą szła. Ona za Lolą idzie, wiecie? Ale tak jeszcze. Pozwalam jej chodzić gdzie chce, żeby jej nie pociągnąć na tej smyczy, żeby się nie zraziła. A jak widać, to jest dużo zapachów. Tutaj w ogóle dziki chodzą i ryją, więc ona pewnie te dziki tu czuje. No, Loluś, idziemy? Chodź, chodź. Chodź, idziemy, chodź. O, widzicie, ona za Lolą idzie. Chodź, Lola, chodź. Chodź, idziemy. Chodź, idziemy. O, patrzcie, i tak jest super. O, no, zobaczcie, za Lolą idzie. O, ale ekstra. No, wiedziałam, że to tak zadziała. Lola, poczekaj na nas. Poczekaj, Loluś. No, czemu siadasz? Chodź, Ruzinek, chodź. Chodź. Lola, chodź do nas. Chodź na chwilę. Chodź, Lola. No tak to zobaczcie, nie ma Loli, to nie chce iść. Chodź, Loluś, do mnie. Chodź, bo Ruzia nie chce iść. Chodź. Chodź na chwilę. Chodź. No chodź. 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 O, no. Tak to musimy robić. No idziemy, tak, super. Super, Lola, brawo. Lola jest psem przewodnikiem tego stada. Nie ja. No, chodź, Ruzinek, chodź. Lola, chodź. Chodź na chwilę. Lola się teraz będzie wkurzać. Widzicie, jak Lola jest za daleko, to Ruzia się... Chodź, Ruzinek. Chodź. Chodź. A, w boksie nie boisz iść, tak? Chodź. O, brawo, Ruzia, chodź. Ukuła się patyczkiem. Chodź. Chodź. No chodź, ważne, że do przodu. Gdzie tam idziesz po tych patykach? Chodź, chodź tutaj, chodź. No, no pierdołą jeszcze jestem, pierdołą. Chodź, Lola, chodź po nią, chodź. No chodź, chodź, idziemy. Idziemy? Dobra, musisz jeszcze, Lola, podejść, chodź. Chodź, chodź tutaj, tak? I idziemy, chodź. No. O, i Ruzia idzie. Thank you.
Ja się pomalowałam, zrobiłam live na TikToku i idziemy na spacer. Robimy podejście numer 2. Tak, Różunia? Musisz zacząć wychodzić, dziewczyno. Ona się trzęsie, jak tylko jej zakładam broże, ale Lola miała dokładnie to samo. Wiem, że się boisz, Mała. Ale będzie dobrze, tak? Zinka? Ja nie wiem, dlaczego przy tych smyczach dla małych piesków robią takie wielkie, ciężkie te karabinczyki. No i ustawimy cię na razie na wodę. Zasej, popatrz, zobacz. Widzisz, nic się złego nie dzieje. Tak? Ruzinek? A zobaczcie Lolę. Lola, idziemy na spacerek? Idziemy? Tak? Chcesz iść ze mną? I z Ruzią? Pójdziemy na spacer? Pójdziemy się przejść, co? Ruzinek, nie jest tak źle, nie? Ruziu? No nic, będziemy się, słuchajcie, uczyć. Tak? Idziemy, Lola. No hej. Wróciłam z drugiego spaceru z dziewczynami i drugi nie poszedł tak super jak pierwszy. No ale będziemy próbować. Kawałek coś tam Ruzio przeszła. Dobra. I ja byłam w Lidlu na zakupach. Powiem, że która jest 17:30, tak. Nagrałam jeszcze test konturówki Lady Gagi na TikToku, macie jakby co. Też wam pokazywałam na live. Zamówiłam sobie kolejną butelkę soku wiśniowego na sen. Nowe olejki. I olej z czarnuszki na alergię. I olej kokosowy, bo używam do kawy, ale teraz też zaczęłam płukać usta, czy tam ssać olej, jak to się mówi. I właśnie na live mi powiedzieliście, że jak jestem chora, to żebym sobie zrobiła kąpiel z amolem. Żebym do wanny dodała amolu. I chyba tak też zrobię. Mam też 4 olejki. Więc może też przetestuję. I może lepiej mi się zrobi, bo już tak nawet się lepiej poczułam. A teraz powiem wam, że nie wiem, czy przesadziłam, bo i spacer, i Lidl, i 2 razy live'a dzisiaj nagrywałam i robiłam na TikToku. I nagrałam jeszcze film i o, już tracę głos, nie? No, więc może przesadziłam, więc zaraz jeszcze sobie zaparzę więcej ziół. To mi pomaga. I zrobię sobie kąpiel i się kładę do łóżka. Bo już nie mogę. Ale też już dzisiaj wstałam, właśnie zrobiłam sobie make-up i tak dalej, żeby po prostu się... widzicie? Żeby się ruszyć. Bo ja nie wiem, co ja mam robić ze sobą w tym łóżku. Ja nienawidzę tak leżeć. Po prostu mnie to... No. Dobra, kończę, bo nie mogę mówić. Witajcie. O. 7 rano. Wspaniały głos i wyglądam kwitnąco. Wczoraj był dzień olejowania włosów. Oh my god. Wykończą mnie te wczesne pobudki, serio. Słuchajcie, więc tak. Nałożę sobie peeling enzymatyczny, ale w międzyczasie... Zdrowie. Zdrowie plus 10. Olejem CT z kokosa. Będę płukać. Ruzinek, wstajesz? Ruzia? Nie, śpiący jeszcze piesek. Dobrze. Dobrze. No i co, dziewczyny? Idziemy? Powiem wam, że ładnie nam idzie dzisiaj chodzenie na smyczy, bez większych dram. O, zobaczcie, proszę bardzo. Mamy też piękne słońce.
Co prawda przyniosłam tutaj Ruzię na rączkach, ale idzie ładnie i słuchajcie, pierwszy klocek był, więc po prostu fanfary były jakby, wiecie. O, zobaczcie, jaki rozbrykany pies. O, proszę bardzo, jakie szczęście. Jak ptaszki śpiewają ładnie. O, jak Lole zaprasza, nawet się ganiały przez chwilę. Zobaczcie, jaki radosny piesek. Motyl. O, ja motylek. Dobry znak. Krzywię się, bo słońce świeci. Ale pięknie jest, słuchajcie. Super, że można tak wyjść. Już się nie mogę doczekać, aż będzie weekend. Będzie 20 stopni. Lola, poczekaj. Poczekaj, Lolus. Ej, chodź, chodź, chodź. Chodźcie od tego śmietnika, chodź. Ruzia, chodź. Śmietnik zawsze bardzo interesujący, oczywiście. Super nam idzie, słuchajcie, naprawdę jestem... Co ty zżarłaś? Hm? Oblizuje się, no świetnie. Chodź, chodź, Ruzia, chodź. Co, dziewczynki? Siedzicie sobie razem? A jak możecie słyszeć, sprzątam. Znaczy w ogóle sprzątam. Byłam na... Kurde. Rano miałam terapię, potem byłam na spacerze w parku ponad godzinę. Potem robiłam live'a. Na live'ie przez 3 godziny robiłam sałatkę i schabowe. Już jest 17:30. I idę z Lolą na spacer, idę wziąć prysznic, myć makijaż. A i zaraz coś zjem. I aż straciłam głos, słuchajcie. Dziękuję wszystkim, którzy po prostu wy mi takie miłe rzeczy piszecie na tych live'ach, w ogóle zajebiście, ale pieką mnie oczy od krojenia cebuli i od czytania tych komentarzy, przysięgam, że ja po prostu cały czas tak mrużę oczy i straciłam głos. Przysięgam wam, że straciłam głos. Zobaczcie, jakie piękne chmury. Jakie piękne jest niebo. Zobaczcie. Cudne. No. Więc ja idę ten. Ruziunia, kochanie. Co, laleczko moje? Co, kochanie? Co? Trzęsiesz się, ty się boisz odkurzacza. Nie bój się, Ruzia. Chodź, Loluś, pójdziemy na spacer. Pójdziemy same, już nie będziemy Ruzi zabierać. Lola, pójdziemy na spacerek? Zobaczcie tą minę. Bardzo pies. Wyglądasz, jakbyś bardzo chciała iść na spacer, nie? Zresztą nie ruszaj mnie. Ruzia, może ty chcesz iść na spacer, co? Z wami to jest. No, więc chyba idę zmyć make-up. Serio, już mnie bolą, naprawdę mnie bolą oczy. O. No, więc tak, w sumie nic nie zagrałam, ale byłam na live'ie, także ci, co byli na live'ie, skorzystali. I nie wiem, co mam powiedzieć. Serio, jest 17:30, jakoś mi ten uciekł ten dzień, ale nagrałam 3 TikToki. Byłam na długim spacerze, zrobiłam długiego live'a. Jestem wykończona, ale mega szczęśliwa. No, też info tak nie mogą mówić, bo to nie męczy, ale no serio, słyszycie, że znowu tracę głos, a już było ok, także może się zamknę. No, dobra, nie, idę Lolę wyciągnąć na spacer. Idę zmyć makijaż, bo oczy też mnie pieką. Tak się spłakałam od cebuli, że koniec świata, słuchajcie. Ej, dobra, ja wiem, że to nie wygląda, ale słuchajcie. Moje śniadanie, obiad, kolacja dziś. Jeszcze nic nie jadłam. Kapusta zasmażona z boczkiem. 2 schabowe. I to jest ta sałatka, którą robiłam na live'ie. Czyściłam lodówkę. Miałam te ziemniaczki piri piri z papryką, do tego ogórki kiszone, szczypiorek, cebula, a i taka biała fasola z puszki i ten, i winegrę. I to wszystko. No, a jutro sobie dosmażę kolejną porcję schabowych, bo mam tą sałatkę i mam jeszcze dużo kapusty. No, i zamierzam kolejne dni, tak jest, bo mi to mega smakuje i szybko sobie mogę, wiecie, odgrzać i mam jedzenie, nie muszę nic robić, więc w sumie
Zajebiście. No. A tu niebo. Dziewczyny śpią dalej, ja czekam aż odkurzacz ten, bo robot sprząta w sypialni i potem go tutaj puszczę. Jutro już nie robię żadnych live'ów, tylko biorę się za porządki i za vlogi i za ogarnianie życia, bo to jest dramat, słuchajcie. Hej kochani, witajcie. Chodź Ruzinek, chodź kochanie. Chodź. Chodź. Słuchajcie, myślałam, że dostanę szał dosłownie. Od 7 rano, kurwa, szukam tego aparatu. I przysięgam wam, że przeszłam przez wszystkie pokoje, bo sprawdzałam w kiblu, w szafce z rzeczami do sprzątania, bo ja tak mam, słuchajcie, że ja zdarza mi się na przykład też coś wyrzucić do śmieci, ale to akurat pamiętałam, że go nie wyrzuciłam do śmieci. Ale słuchajcie, sprawdzałam w ekspresie, w toalecie, w tym ukrytym blacie, tam gdzie ekspres powyjmowałam wszystko. W toalecie, tam gdzie są te rzeczy do sprzątania. No tutaj już po prostu przeszłam wszystko 5 razy. Słuchajcie, na podłodze, mówię, może pieski zrzuciły, wiecie, pod kanapą, pod łóżkiem, łóżko odsuwam, mimo że wiedziałam, że tam go nie było. Ale już mówię, no nie, ocipieje, gdzie jest ten aparat. I co, leżał pod kocykiem obok Ruzi. Ruziuniu, chodź kochanie. Chodź, dlaczego ty, ona czasami, widzicie, takie marzy, chodź, ty głodna jesteś, a tu druga Ruzunia, my już byłyśmy, słuchajcie, ja dzisiaj w ogóle, dzisiaj spałam do 7, a może nawet do 7.30, no ale jakoś to nie była 5.00, 6.00, fakt, że wziąłam sobie, wiecie co, olejek CBD wieczorem, bo poszłam spać o 1.30, bo oglądałam Yellowstone, ja mówię, nie, ja się wykończę. Tak mało spała, bo teraz jak nagrywam live'y na TikToku, to nawet nie chce mi się spać w dzień, ani nie mam czasu. Leje, ale jest taki fajny letni deszczek. Ja byłam na zakupach, kupiłam jakieś warzywa, w ogóle kupiłam sobie żonkile. No, ale teraz słuchajcie, idę do Lidla, bo potrzebuję tam dosłownie kilka rzeczy kupić. Typu ser na sernik, papier toaletowy i takie tam. No i... Ale już jestem zdrowa w miarę. Nie jest tak źle. Już mam wrażenie, że będzie ok. Więc jeszcze nakarmię pieski. O, i przyszła Ruza. Ruzinek masz. Chodź. Chodź masz. Chodź, Ruziu. Chodź, kochanie. Dlaczego ty się tak... Nie wiem, przed chwilą się przytulałyśmy na łóżku i ten... Ona ma takie dziwne jeszcze... No jedz, kochanie, jedz. No, tak myślałam, że ty głodna byłaś. No i będę dzisiaj robić ten, porządki mają do mnie przyjść mięso, więc będę chciała zacząć gotować rosół. O, tu jeszcze jakieś książki przyszły, więc no muszę tutaj, wiecie, nie mam jakiegoś bałaganu, jak widzicie. Ale ten, sprzątam teraz wszystko z podłogi, bo idę do Lidla i zostawię pieskom robota, żeby tu wysprzątał i umył podłogę, a potem jeszcze raz mopem tak dogłębnie to umyję. Muszę wynieść śmieci, bo mam tam, o, do segregacji plastik, karton już mam tam ustawiony, więc no tak mam kitkę, no dobra, nie będę dzisiaj może lakierować. Tu mi wyłażą te, wiecie, bo mi cały czas, ja nie wiem, i tu tak rosną te włosy, że mi się niedługo na dupie, wiecie, w sensie będę, odtąd mi zaraz będą rosły, no. Pięknie, nie? Ale leję, a ja idę do Lidla na szybko, którą mamy godzinę, jest 9.47. Czekajcie, muszę tylko poczekać, aż mi się TikTok wrzuci. Kurde, jeszcze 10%. No, poczekam, aż mi się TikTok wrzuci i idę. Właśnie byłam tutaj w tym sklepie takim o wiejskie jajka i takie rzeczy, to byłam od rana, bo tam, wiecie, to wszystko wykupione. Ale w Lidl, do Lidla pójdę o 10, to mam nadzieję, że nie będzie jeszcze jakichś, nie wiadomo, jakich kolejek przed świętami. Ale z tym aparatem myślałam, że ocipieje, bo też chcę dzisiaj usiąść i powrzucać vlogi, bo wiem, że dużo osób, wiecie, w święta na przykład sobie nadrabia, bo ma po prostu, nie wiem, wolny dzień czy coś, wiecie, nie wszyscy tam 3 dni siedzą przy stole z rodziną. Chociaż zawsze wyświetlenia na ten, na święta są gorsze, bo jednak większość ludzi siedzi z rodziną. No ale w każdym razie chciałam vlogi pomontować, a wiecie, jak nie miałam aparatu, to nie miałam karty. Bo tam aparat, to wiecie, mogłam telefonem nagrywać, czy tam mam inne kamery. Ale tu jest karta, na której mam nagrane chyba, no nie wiem, ze 4 dni vlogów czy coś. Więc dzisiaj na pewno też muszę usiąść nad montowaniem. Jak przyjdę, ale dopijam zimną kawę.
No nie. Właśnie nagrywałam Get Ready With Me na TikToka i mówiłam, że dzisiaj jest taki pusty księżyc, że, czyli to taki właśnie, że może nam się nic nie chcieć, albo możemy tak się czuć, że coś jest bez sensu. A ja po prostu, nie wiem, nawet jak się malowałam, to wyjęłam sobie konturówkę, położyłam przed sobą i przysięgam wam, że nie wiem, gdzie ona jest. Może to jest po prostu moje ADHD, może to jest moja ślepota, już starcza. Oczywiście nie wolno zwalać na planety, ale no myślałam, że ociepieję z tym aparatem. Serio, żebyście mnie widzieli, to ja po prostu na kolanach pod fotelem, wiecie, do kaloryfera zaglądam, no bo już miałam takie, może ja wczoraj gdzieś chodziłam, przekładałam, wiecie, ja czasami na przykład z kimś rozmawiam przez telefon i chodzę po domu i sprzątam i gdzieś czasami położę jakieś rzeczy w dziwnych miejscach, nie powiem, że nie. No ale to po prostu myślałam, że dobra, jeszcze Loli dam ten. Loli dam jedzonko. Bo Lola to o, w śpiworku. Loluś! Lolutku! Lola! Zlewa mnie. Ktoś tam mnie chyba obraziła, bo Ruzia ze mną spała przytulona całą noc. Loluś! Patrzcie, widzicie? Nie odzywa się. Bo normalnie to wiecie, Lola ze mną śpi ciało do ciała. A ostatnio Ruzia to przyłapała i jakby wchodzi w to miejsce tutaj. Tu w ogóle, tu tak mi się kładzie. Jak Lola była mała, to w tym samym miejscu. I ten, i spała całą noc i Lola już nie przyszła się do mnie przytulić, mimo że ją zapraszałam z drugiej strony na przykład, to już nie. No i tak widzę, że dzisiaj mamy, może kupię jakiegoś steka i ugotuję, albo jakieś mięsko, no zobaczcie. Lola! Jezu, ty oddychasz? Lola! Nie no, oddych. Loluś! Lola, widzicie to? Lola! Lolutku, kochanie, czy ty... Lola! Widzicie, ej, serio. Nie no, bez kitu. Lola! No właśnie, o tym wam mówię, to jest... O! Kochanie, czy ty tak mocno spałaś, czy się obraziłaś na mnie? Powiedz, chodź. Chodź do mnie, pani cię kocha. Nie no, mamy focha trochę. Przecież pani cię kocha, najbardziej na świecie, jesteś moim... ukochanym psem, najpiękniejszym, najmądrzejszym, tak? Ale Ruzia też potrzebuje miłości, wiesz? Rozumiesz? Tak? Kocham cię bardzo. Kocham cię najbardziej na świecie. Patrzysz, jak Ruzia je chrupeczki, tobie też zaraz nasypie. Co ty na to? Nie, ty byś wolała te szczeniaczkowe, od których się tyje. Czemu ty się trzęsiesz? No, zobacz, ej, to jest foch, nie? O, pięknie wygląda taki. Lolusia, nie chcesz się do mnie przytulić albo mi dać buzi? Nie chcesz? Chodź, chodź na kolanka. No. Lola, pies przylepiec. Chodź, chodź. Chodź się przytul. No, tu mamy problem. To są chihuahue właśnie, to jest, wiecie, pies jednego pana. I to jest fajne, ale też ma takie aspekty właśnie. I to nie jest pies, który ci nie pokaże, że mu się coś nie podoba. Albo, że poczuł się zraniony. Co też mi się podoba, no ale... Dobra, idę do Lidla, muszę kupić dobre mięso chyba, wiecie, po prostu. Żeby rozwiązać ten konflikt. No halo, jestem z powrotem. Słuchajcie. Kupiłam wszystko, co miałam kupić. Nawet, no było dużo ludzi w Lidlu, ale nawet wszystko było, ale nie było kolejek. Dobra, zobaczcie. Twaróg na sernik. Skończył mi się podstawa, jak się ma małego siusiu majtka. Siusiu majtka w domu, a mi się skończyło. I jeszcze kupiłam papier toaletowy, ale w ogóle, kurde, jak mnie to wkurza, słuchajcie, jeszcze niedawno to masło lidlowe było za 6 zł, a dzisiaj chyba było za 3. I tam, nie wiem, chyba cukier czy mąka z 99 groszy. I też ludzie wrzucali, że jest jakiś papier toaletowy za 2,99, podobno cienki czy coś, ale chciałam spróbować, ale tego w ogóle nie było. Nie wiem, czy to u was jest Lidla, ale generalnie widać niższe ceny, a ten ręcznik chyba 16 zł.
Głównie poszłam po tą cebulę. Ja kocham tę cebulę z Lidla, bez łuski. Żadna inna cebula. Mi... Dlaczego? Nie, no wszystko najpierw gubię. Teraz mi leci. Jeszcze w ogóle poszłam, słuchajcie, właśnie ile stopni? 14. No niby nie jest tak ciepło i w ogóle pada. Ale poszłam do Lidla w tej kurce i jak już wyszłam, to miałam ochotę się wrócić. Mówię, nie, wytrzą. Ja tak nienawidzę, jak nie jest za gorąco. Wszystko przez to, że jak byłam mała, to mnie mama ubierała, wiecie, tak, że nie mogłam rączek zgiąć. Nie mam pretensji, ja wiem, czy to robiła, żeby nie chorowała, ale ja mam kurwa taki uraz. I nawet potem jeszcze, jak byłam starsza, to załóż rajstopy pod spodnie, załóż czapkę, załóż to, załóż tamto. I ja po prostu, jak się teraz zgrzeję, to jestem zła, autentycznie się złoszczę. Gdzie ja naprawdę jestem ostoją spokoju i ja rzadko się złoszczę. I na przykład też, nie wiem, nie denerwują mnie jakoś upały takie, nie? Jakby w ciepłych krajach luz. Ale po prostu jak ja mam za dużo na sobie i się pocę i nie mogę do tego zwrócić. No, ale nieważne. Kurwa, no. Przepraszam. Chciałam to podnieść i mi się porwała siatka. To jest, słuchajcie, no dzisiaj mamy ten próżny księżyc, jak coś tam kurwa nazywa. Dajcie spokój, leci wszystko, ja jebę. Przepraszam. No, dzisiaj jest taki dzień. Dobra. Ale już teraz tylko gotowanie, sprzątanie. Zaraz odpalam live'a, a to mnie relaksuje. Będę pieską zaraz gotować, będę piec. Znalazłam, słuchajcie, w Cookido jest nowy, nowy, ja go nie widziałam. Zaraz Wam pokażę. Na mazurek cytrynowy. I chcę zrobić, wiecie? No. I kupię, o, słuchajcie, ej, te czekolady były. Nawet nie wiem, ile one kosztowały, szczerze, więc nie wiem, gdzie jest Pragon. Bo one są w Action po 11 zł, a były teraz w Lidlu, więc wzięłam, ja to po prostu kocham. A ja zamierzam całe święta się obżerać. Przysięgam Wam, że będę małym prosiakiem z buzią umazaną czekoladą. Chociaż tak mówię, a teraz słuchajcie, na tym poście przerywanym, to mi się tak nie chce jeść, że naprawdę to jest dziwne. Ja nie planowałam tego, że, wiecie, to nie jest zaplanowane, że ja sobie wymyśliłam, że będę jeść jeden posiłek dziennie, bo nie wiem, chcę się odchudzać czy coś, tylko po prostu jak zaczęłam robić ten post przerywany, to jakoś, ja nie wiem, czy na wiosnę, czy o co chodzi, ale po prostu nie chcę mi się jeść, a kiedyś jadłam 3 posiłki dziennie, a jeszcze wieczorem, wiecie, chipsiki, czekoladki i tak dalej. Jasne, że mi się zdarza. Też zjadłam duszki wczoraj, czy kiedyś tam, nie? Ale to już nie jest takie, że ja praktycznie codziennie jadłam 3 posiłki dziennie, czy tam 2, w sensie śniadanie, jeden duży, obiad, kolację i słodycze, i tak wieczorem byłam głodna. Nieważne, zresztą nie sugerujcie się mną, nie bądźcie jak ja. Bo zaraz będzie, wiecie, nieważne, nieważne, nic nie mówiłam. Czosnek wzięłam i go upiekę w piekarniku. Upiekę go w piekarniku do żurku. No. Zobaczcie, właśnie coś takiego było zajebiste. Bo chcę dzisiaj upiec ten mazurek cytrynowy i zobaczyć, czy jest dobry. I jak będzie dobry, to zrobię go też na święta jako drugie ciasto do rodziców. I zobaczcie, jakie cute. I jeszcze mam chyba gdzieś, nie wykorzystałam, kupiłam biały pisak na święta i bym zrobiła taki alleluja i ten. Migdały blanszowane, te wiecie, te co używam do mazurka. O, no i właśnie, jeszcze słuchajcie, była tak. Skórka cytrynowa. Teraz mogę w końcu dodawać, bo kiedyś nie mogłam być. Tomek nie lubił, a ja zawsze tam szanuję. Nie wmuszam nikogo. Taka była skórka od cytryny, a ja kocham. Taką wziąłam, słuchajcie, bo będę takie rolady robić. W zeszłym roku to zrobiłam i wziąłam żelatynę bulionową do mięs, ryb i warzyw. Nigdy takiej nie miałam. Zawsze kupowałam tą taką zwykłą z Lidla. Nie wiem, czy to jest lepsze. Ale wzięłam. Wzięłam właśnie 2 masła. Bo jak nie zużyję, to zamrożę ją, wiecie. W ogóle ja ostatnio, nie wiem, była jakaś promka taka właśnie, że tam, nie wiem, 6 maseł się kupowało tych Lidla i one były po 2 złote. Wiecie co, kupiłam i ten, i je zamroziłam. I mam takie, że nie wiem, jak właśnie stwierdzam, że nie wiem, chcę upiec ciasto, czy coś mi jest potrzebna, dodatkowa kostka, sobie wyciągam. No więc dzisiaj wzięłam ten. Jeszcze jedna cebula. Ktoś mnie oświecił, że to się mówi doktor o Edker. Ja zawsze mówiłam o Teker. I pewnie tak zostanie, bo w moim umyśle to jest doktor Oteker i to jest cytryna z Sycylii, to jest niby ten lepszy, tak jak jest ta wanilia bourbon, więc wzięłam również, wzięłam chrzan krakusa, kupiłam chrzan, ale lubię te krakusa rzeczy i właśnie słuchajcie, wzięłam żurek,
A też w tym sklepie małym kupiłam taki. I to jest barszcz wiejski i to jest taki z piekarni. Pani powiedziała, że on jest do... bo ja lubię kwaśne. Ale czasami mi jest za mało żurku w żurku i czasami dodaję, więc stwierdziłam, że wezmę dwa. I właśnie dodajecie do żurku ziemniaków. Bo właśnie to jakoś jest ten... Ja pamiętam, że mnie Andziaks kiedyś uświadomiła z tym, że właśnie barszcz biały to jest bez ziemniaków, a żurek z, albo odwrotnie. Nigdy, kurwa, nie pamiętam, jak to jest. Ale ja muszę mieć ziemniak... Znaczy, wzięłam, poczekaj, to muszę... Gdzie teraz? Nie, wszystko mam. No więc mówię, dobra, to wiecie, to, to może stać. Nie ma problemu. Wziąłam jeszcze jedną tą musztardę, bo może zużyję, a też już wiecie, nie chcę mi się jutro ani w sobotę chodzić do sklepu, tylko pójdę, mam jeszcze do odebrania, będę mieć tam tatara, ale to sobie podejdę w sobotę. Proszki do pieczenia, tylko były te lidlowe. No i wzięłam dwie białe czekolady, bo tam oczywiście w tym przepisie z Thermomixa nie ma, ale wiecie, ja muszę po swojemu, więc chcę zrobić polewę. No to migdały, napis będzie i te marchewki, no. Myślę, że jak nie będzie smaczne, to przynajmniej będzie ładny. Jeszcze jedna skórka cytrynowa. I wzięłam dziewczynom, słuchajcie, w ogóle były ryby. Był to Wielki Piątek. I ten, były ryby w dobrych cenach. I chyba za 6 zł, słuchajcie, taka tacka ryby. To wiecie, ile one tu będą jadły. To w ogóle, a to jedna puszka, jak ja im kupuję, to droższa jest. A jeszcze wyjęłam właśnie z zamrażalnika, bo cały czas opróżniam, bo dzisiaj ma przyjść to mięso na rosół. Miałam cielęcinę, więc ugotuję im tego dorsza i tą cielęcinę, no i może do tego dodam jajko, no i zrobię im też taki, będą miały na święta dobry obiad, więc wziąłam, bo to właśnie chyba... dobra, to chyba mi się pojebało z jakąś inną cenówką, bo kosztowały 31 zł. Ej, ja byłam przekonana, że to 6 zł. I właśnie tak mi się wydawało, to podejrzanie tanio, ale teraz właśnie te takie promocje i tak dalej, bo to jest cena 85 zł za kilogram. No, to zjecie, mam nadzieję, że wam dziewczynki będzie rybka smakowała. No, no nie, nie może być normalnie, nie może być normalnie. Co ja wam poradzę? A, no i tutaj jeszcze mam ten. To są wiejskie jajka prawdziwe. Wziąłam 20. Tu są takie, słuchajcie, żółte ziemniaki, te swoje odkrycie. Do tej do sałatki jarzynowej. No cebula tam, wiecie, do żurku, do sałatki, do wszystkiego. No i to jeszcze takie... Mało kupiłam tej włoszczyzny. Zazwyczaj daję więcej, ale będę miała tyle mięsa i boję się, że mi się to do zamrażarki nie zmieści. Najwyżej pójdę i dokupię więcej. Jeszcze dwa jabłuszka na sałatkę. I wzięłam takie były żonkilki po 6 zł, takie. Więc zaraz jeszcze tutaj, o, sobie wyjmę i włożę. No. I to tyle właściwie, tak? Tak, taki hol. Dobra, to ja teraz odpalam, słuchajcie, Thermomixa. Będę właśnie robić ten. Będę robić ten mazurek. Potem dziewczyną gotuję. Muszę usmażyć jeszcze schabowe. No mam nadzieję, że jakoś mi szybko to mięso przyjdzie, chociaż już jest 11. No ale ten, zrobię mazurek, dziewczynom zrobię żarcie, usmażę sobie kotlety, na obiad odpalę live'a, no i muszę jeszcze ten, muszę vlogi pomontować i powrzucać i to tyle. No, dobra. Chciałam iść z pieskami na spacer, ale no, nie wiem, czy wy to widzicie, ale leje, lunęło. A ja tak, już zrobiłam krem, tylko się musi wystudzić, wkładam do lodówki, ciasto do lodówki, zaraz będę tutaj mięsko dla dziewczyn gotować, no i tutaj różne rzeczy robić, dziewczyny, Lola jest, śpią, Lola cały czas obrażona, tak? Lola? 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 Dobra. Słuchajcie, no tak. Witam się z wami wieczorem, właściwie nie wieczorem, jest chyba 19. Ja pierdolę, słuchajcie, jaką miałam historię przed chwilą. Cały dzień gotowałam, zrobiłam wszystko, przyszło mi mięso, nastawiłam rosół, sernik, znaczy ten, Boże, już nie wiem, co mówię. Cały dzień z wami na live byłam, już mi się mózg plesuje i stałam chyba, nie wiem, z 5 godzin. Nie usiadłam ani na chwilę. I słuchajcie, wzięłam pieski.
Jak wyszłam, to była jakaś 18, chyba 18:30 się robi ciemno, więc wiecie, no tak zaczynało się ściemniać, ale nie było jakoś ciemno. I kojarzycie, jak ja wam pokazuję widok tam za oknem na te drzewa, nie? Że tam jest ten budynek wielki, to jest szpital. No i ja tam teraz chodzę z Lolą i z Ruzią. Ja wiem, że niektórzy myślą, że ja mieszkam na jakichś obrzeżach czy coś, ale wiecie, to jest śródmieście dzielnica w Łodzi, nie? To jest centrum miasta. To nie są jakieś, wiecie, pola, lasy i obrzeże, tylko to jest taki teren, że są takie drzewa. I ja tam chodzę z nimi, żeby spuścić Lolę, a Ruzia, żeby się uczyła, wiecie, chodzenia na smyczy, bo jej jeszcze nie spuszczam. Ale nie ma żadnych psów, samochodów, rozpraszaczy i tak dalej. No idziemy, idziemy. I nagle Ruzia tak, nie? Się zapiera. No ale ona tak robi czasami, jak się przestraszy, nie? I nie chce iść. A Lola w ogóle nagle zaczęła szczekać. Przez chwilę myślałam, że ona w ogóle chce biec gdzieś na drugą stronę ulicy, się przestraszyłam. Ona raczej nie robi takich akcji. I nagle, kurde, słuchajcie, długa do przodu. Ale jest taki kawał, kawał tego terenu. Rusia, wyłaź stamtąd, hej! No nie, wlazłem pod prysznic. I mam mokrą łapę, teraz mi rozniesie. Nie mam siły się tym zająć. I tak patrzę. Kurwa, jaki duży pies. I tak mówię, ale człowieka tam żadnego nie widzę. Tam są takie krzaki, alejki, może tam ktoś idzie z psem, nie? I tak patrzę i mówię, czy to jest niedźwiedź? A wy wiecie, może jakiś owczarek kaukaski, coś takiego, nie? Naprawdę było daleko, już taka była szarówka. I ja nagle patrzę, Boże, jakieś psy gonią tego niedźwiedzia, nie? Tego psa, małe. Ja tak wytężam wzrok, a Lola już po prostu długa. I tylko się wydarłam, Lola, stój, kurwa. I jak ja, tak to nie zawsze ona posłucha, jak jest w takim pędzie. Ale jak ja się tak wydrę, także chyba, nie wiem, wszyscy się odwrócili tam, bo tam z drugiej strony jest chodnik, wszyscy ludzie się odwrócili i stanęła, a tam, słuchajcie, dziki. Ruzia, wyłaź spod tego, wyłaź. Dwa dziki, mama chyba i tata i kurwa z 12 małych, nie? Pierdolę, tato nie ma w ogóle instynktu przetrwania, nie? A ona tam... To wiecie, to naprawdę było bardzo daleko i to było jeszcze bardzo daleko od spotkania z dzikami. No. Także tak, słuchajcie. Serio, nie wiem, jak się nazywam. Bo taki live, wiecie, takie odpowiadanie na pytania i tak dalej. Ja wiem, że teraz brzmi jak mama ginekolog. Ja nie mówię, że wiecie, to jest najtrudniejszy zawód na świecie. W ogóle uważam, że głupie są takie wyliczanki, kto ma lepiej, kto ma gorzej i tam... Dużo było pytań na live. Olej rycynowy. O tyle. Kadzidłowiec. Ja tak sobie leję dużo. Wy sobie zróbcie jedną albo dwie kropelki na początek. I na początku jak używacie, to ja bym nie kładła żadnych, nie wiem, innych kosmetyków, wiecie? Pod. Ja to nakładam na rzęsy, na oczy, na wszystko. Zresztą nie chcę mi się robić problemy, co jestem wykończona. No, mózg mi, w sensie... Mózg mi się lasuje, wiecie, bo to się człowiek czuł jakby, nie wiem, 4 godziny stał i robił prezentację. Nogi mnie polo. Głos straciłam. I ten, ale słuchajcie, zrobiłam tak. Zrobiłam mazurka cytrynowego, ugotowałam mięso dla piesków, usmażyłam chyba 12 schabowych i przyszło mi mięso, więc nastawiłam rosół ten kolagenowy na kościach. A to wszystko z wami. Na live'ie. No. Oh my god. Dobra, słuchajcie. Ale ja pierdzielę. Nie, już więcej tam nie pójdę. Znaczy, kurde, nie mam za bardzo gdzie chodzić, bo tam akurat taki jest dobry teren. Czy wiecie, nie ma żadnych innych psów właśnie, żeby Lola się w bójki wdawała, ale kurwa, dziki. A te dziki tu chodzą. Ja wam mówiłam, że kiedyś pod samym osiedlem w Lipcu przez pasy sobie przechodziły. One nie są agresywne, one mają wyjebane, chyba że wiecie, jakoś by je tam zaczepiać czy coś. Ale ja tu widzę z balkonu, jak one latają. Dziki, lisy. Ja mam jak na Mazurach trochę. Tu są zwierzątka, nie? Ale... Lola, no. No Lola, no. Zobaczcie, jakie piękne niebo granatowe. Przepraszam. A tutaj się gotuje mój rosół. 4 pieczone cebule w piekarniku, warzywa. Nie będę wam pokazywać, ale tam są łapy kurze, kości wołowe, szyja z indyka i...
porcja rosołowa z kaczki. No i tutaj tu już poszła zmywara, wszystko posprzątałam, jeszcze tutaj te rzeczy to się po prostu nie zmieściły. A tu mam jeszcze mięso dla piesków i rybę. Ostygło, bardzo im smakowało, warto było kupić dorsza. Tu włożyłam te i zobaczcie, jak ładnie się rozwinęły. Ciepło jest, więc ten ładnie tam. Nie mam siły. Na razie tu jeszcze leżą te rzeczy, bo puszczę, wiecie co, robota wieczorem, jak będziemy w sypialni, żeby tu wysprzątał. I zobaczcie, zamówiłam sobie Neville Goddard książeczki takie. Podobno o manifestacji, bardzo spoko, jak szukacie, takie cieniutkie. Z Allegro oczywiście. No. I teraz zobaczcie, to jest moja lodówka przed świętami. A jeszcze tu będę musiała schować świąteczne potrawy. Muszę to mięso schować. Nie, muszę tu coś poprzestawiać, bo mi się nie zmieści zaraz. No. Tak, Ruziu, nie? Ruzia, dobre było mięsko? A dziki ci się podobały? Nie? Rozumiem. Ale Lola nadal ma focha, słuchajcie. Tadam, moje danie. Może nie wygląda, ale jest pyszne. O. Zobaczcie, jakie jest niesamowite niebo. O, właśnie pokażę wam, wiecie co? O, tak jak tu jest ten trawnik, no to on się tam, nie widać tego, ale on się tam kończy za tamtym blokiem. Tam wzdłuż tej drogi, to tam były dziki. No. No, bo to są takie, o, drzewka. I tam jak się pójdzie do końca, tam później za tym jest jeszcze park. A tutaj jest taki kawałek trawnika i tam drzewka są kawałek. No to tam sobie dziczki biegały. A ja kiedyś wracałam taksówką w nocy i tu wysiadałam z taksówki, a po tych pasach sobie dziki biegły właśnie tam do parku, bo tam jest park. No zobaczcie, jakie niesamowite niebo i w ogóle jest ciepło i ptaszki śpiewają. Pięknie jest, słuchajcie. Czuć wiosnę nareszcie. I tu już widzę, że mi zaczynają pączki puszczać, ale nie będziecie widzieć. No. Słyszycie ptaszki? Tu zawsze jest taki koncert, bo właśnie tu jest pełno drzew, tu i tam są takie duże drzewa. No, więc koncertują ptaszory. Mega fajnie, co? O, Loluś. Nie ma ptaszków, pokazuje im niebo tylko, wiesz? No dobra, oczyszczacz odpalony, nawilżacz odpalony, lampy solne odpalone. Zamknęłam drzwi, tam wietrze po gotowaniu i jeździ robot i sprząta, a dla was mam co? Proszę bardzo, kosteczki. Proszę. Lola. Ruzia, nie. Odejdź. Proszę, Lola. Loluś, no masz. Proszę się zająć ładnie. O, 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 Ruzia już, już. Chcę jakiś ten odejść. No. Ja wrzucam vloga. A tu jeszcze, słuchajcie, z moich spodni wyszarpany ten sznurek, który jest szarpakiem teraz dziewczyn. Taka sznurówka. No, Loluś, przecież ty lubisz te kosteczki, nie? Czy już jesteś taka nażarta dzisiaj? Że nie, że ludzie to zęby spędzą, to ona chętnie, o. Jak widać. A mój plan na wieczór to jest, zaraz będę testować, co to jest. Te wszystkie czekoladki z Paylaysem to jest jakiś sztos po prostu. Ej, 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 no dostałyście dwa ciastka. Oczywiście Ruzi ciastko jest smaczniejsze, mimo że jest identycznym ciastkiem. A Lola jest najbardziej sokiem z wiśni zainteresowana, tak? No ale o co chodzi? No Lola. Psy nie... Widzicie, to ona stoi na dwóch łapach do tego soku. Czy ty naprawdę... No ja pierdzielę, Lolex. No, kostki dostały dwie. Już była mała sprzeczka. Tam leży Loli ciasteczko nieruszone, niedobre. Ale jest obserwacja, jakby tu przejąć Ruzi ciasteczko. Piesek. A tak cię chwaliłam, że taka grzeczna jesteś. I tak się dzielisz i taka kochana i w ogóle. Mm.
Ale coś to ciasteczko chyba, bo Ruzia, która je wszystko, też tak jakoś rybne to ciasteczko z jakichś tam, nie wiem, dla dzikich psów, coś, kurwa, nie wiem z czego to, ale jakieś podobno super, więc nie za bardzo im podchodzi. Kabanosy z Lidla za to wpieprzają jak złe. No ale o, o, widzicie, o i teraz będzie przejęcie ciasteczka, ponieważ to tak trzeba Ruzi zabrać. No i co teraz? Też nie smakuje mi, ale ci zabiorę. O tak, pod kołdrę mi schowa. O, Lola! Co to ma być? Co to ma być za zachowanie? Ja się pytam. No, nie wolno tak. Nie wolno. W ogóle mi się nie podoba takie zachowanie. Tak, o ta, teraz się przytulasz. Focha miałaś. Oho, nie będzie głaskania za to. Chyba żartujesz. Ruzia, czy ty mi w kołdrę zakupujesz ciasteczko? Bo chyba tak. Tak, patrzcie, zakupuje mi. Świetnie, świetnie. Ciasteczko z ryby między poduszką a kołdrą. O niczym innym nie marzę. Cieszcie się, że ja jutro pościel zmieniam na święta. Naprawdę cieszcie się. I że jestem zmęczona i mi się nie chce z wami walczyć. A mnie w ogóle nie wiem, co się stało od tego stania, czy coś. Tak mnie zaczęła boleć noga w miejscu, gdzie miałam złamany ten piszczel. I sobie nasmarowałam olejem żywokostowym i olejkami. I wiecie, że mi przeszło. To jest niewiarygodne, kto działa. Co wy tam... Patrzcie. Kopanie teraz. Jak nie polowanie na dziki, to kradzenie ciasteczek i... Nie mam siły do was dzisiaj. Sznurówkę mi z gaci wciągnęły. Znaczy wiecie, ten troczek taki, co tu był, nie? No, dobra, kochani. Ja piję sok, potem piję rumianek, a potem odpalam. Jak tam jest nakruszone, a potem odpalam Yellowstone i idę spać. Wróciłyśmy ze spaceru. Ja mam ostatnie zaraz spotkanie. Tak, dziewczyny śpią. Ja tu jeszcze powoli sprzątam. Gotuje się rosół, gotują się jajka, popękało mi kurna no, na sałatkę. Nagrałam TikToka, właśnie zaraz za 5 minut. Mam jeszcze jednego kola i... No, później coś zjem. Ten rosół to po prostu, słuchajcie, tak pachnie zajebiście, ja pierdzielę. Coś zjem i zabieram się, będę odcedzać rosół. I zacznę gotować żurek. I zacznę robić sałatkę jarzynową. No. Piękna jest pogoda. Wieje jak nie wiem. Wcale nie jest tak ciepło. Zobaczcie, jak się pięknie rozwinęło od wczoraj. Pięknie wyglądają. No, dobra. To ja zaraz jeszcze do was wracam. I taki całkiem ładny make-up sobie zrobiłam dzisiaj. No hello. Ostatnia prosta. Sobota wielkanocna. 23 stopnie. Byłam z pieskami na spacerze. Słuchajcie, trzeci dzień stoję przy garach i trzeci dzień robię live'a. I tak mi się spać zachciało, że robię sobie kawę. Nie wiem, czy ja zaraz nie pójdę spać. Serio, już mi baterie się wyczerpały. Ale tak, zrobiłam sernik z mojego przepisu. Tylko słuchajcie, zrobiłam go pistacjowy. Robię to pierwszy raz. Wylizałam ten, wiecie, Thermomixa i jeżeli to będzie smakować tak jak ta masa, to po prostu coś genialnego stworzyłam. Będzie w następnym buku. Tutaj słuchajcie, mój gar rosołu na tych iluś mięsach i to zaraz pójdzie do zamrażarki. A tutaj od rana gotuje się żurek. Ziemniaczki są, pieczony czosnek w piekarniku, cebulka, boczek i kiełbasa czosnkowa i z cielęciny taką kiełbasę dobrą kupiłam. Już nie wiem, która zmywarka. Zadzwoniłam do mamy, żeby wieczorem przyjechała zabrać coś ode mnie, bo widzicie, tutaj jeszcze ten żurek musi wejść. Jeszcze będę robić tatara i ten, i wędlinę w galarecie, i mazurka cytrynowego, ale kurwa, powiem wam, że serio nie mam siły. Zmogło mnie. Nie wiem, odpalę live'a, może to mi doda energii, bo to zawsze mnie tak nakręca, po prostu najchętniej bym poszła spać.
Nie wiem, czy to przez tą pogodę. W ogóle ostatnio kocham swoje make-up i cały czas patrzę, czy mi to ciemnieje, czy mi to nie ciemnieje. Ciemnieje mi ten podkład jednak. Kurde, no. Dobra, dzisiaj to ten. Nagrałam dwa TikToki. Nagrałam latafę. Może co jest takie mokre? Wszędzie mam wszystko mokre, brudne. Pieski rano jadły mięso i Ruzia po prostu, nawet słuchajcie, tego nie ruszyłam. Tu Ruzia, nie wiem czy zobaczycie, Ruzia miała miseczkę, to po prostu cały ten obszar jest tłusty w mięsie. Później tą podłogę umyję. Tak, Ruziunia. A Ruzia dzisiaj wyszła rano na spacerek i pierwszy raz zrobiłam rano siusiu na spacerku, a nie na matę, tak? Bardzo jesteśmy dumni z psa, no. Bardzo jesteśmy dumni z psa. Tak? Jesteśmy dumni? No jesteśmy. Z Grydziuszku, mój ty piękny. Tak, a tam patrzcie, drugi z Grydziuszek, mój kochany, chodź. Kocham cię bardzo, daj brzuszek. O Jezu, spadniemy. Czekaj, zaraz wam pokażę, co czasami Lola robi. Daj brzuszek, daj, daj. O, daj brzuszek, bo całujemy w brzuszek, to... O! Tak. W brzuszek. Najlepsze całuski. Zaraz. Najlepsze w brzuszek. Co ty robisz? Najlepszy. Najlepszy w brzuszek. Zobaczcie, Ruzia też jest zazdrosna. Ale ona to bardziej jest o Lolę zazdrosna, wiecie, niż o mnie. Jest tak gorąco, że jestem w shortach i w takiej bluzce. Tak. Goląco jest, powiedz. Niech tak będzie goląco, to my zwijamy mandżur i jedziemy na Mazury, nie? Pokaż, co ty masz. Co tu się stało? Pokaż. Pokaż. Tę łapeczkę. A nie, to włoski. Myślałam, że ma pęknięty pazurek. Pęknięty pazurek najgorzej, nie? Najgorzej mieć pęknięty pazurek, bo wiesz. Bo trzeba chodzić gdzieś na pazurki wtedy, tak? Ja cię kocham. Ja cię kocham bardzo. Bardzo, bardzo. No. A Ruzionek tak. Dobra, słuchajcie. Jezus Maria, nie mam siły. Może jutro wstanę o 6 i będę dalej gotować, a dzisiaj sobie puszczę. Nie wiem. Masakra. No, ale dobra. Wstawiam jeszcze ten sernik do pieca. Jedziemy dalej. To muszę zrobić na pewno.